Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Jak wiemy, Luke na początku swojej drogi rycerza Jedi używał miecza świetlnego swojego ojca, który później stracił w trakcie pojedynku z Vaderem w mieście w chmurach, a potem gdy widzimy go w powrocie Jedi, to walczy już swoim własnym zielonym mieczem. Jednakże między epizodem 5 i 6 minął rok czasu, zatem czy w tym okresie młody Skywalker posiadał jakąś broń? Odpowiedź na to pytanie dostarczają nam jak zwykle komiksy, z których możemy się dowiedzieć, że oprócz niebieskiego i zielonego, to przez jakiś czas Luke używał również żółtego miecza świetlnego, dokładnie takiego, jaki dzierżyli strażnicy świątyni Jedi. I w dzisiejszym odcinku opowiem wam, w jakich dokładnie okolicznościach go zdobył, gdyż uważam, że jest to dość ciekawa historia, także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Cała historia zaczyna się niedługo po zakończeniu akcji z Imperium kontratakuje. Po ucieczce z miasta w chmurach, Luke, Leia, Chewie i Lando trafili do Rebeliantów. Jednak ten ostatni nie był zbytnio chętny, żeby tam zostać i zamierzał jak najszybciej wrócić do domu. Wiedział jednak, że Rebelianci mu na to nie pozwolą, z tego względu, że po tym co się wydarzyło, była duża obawa, że ten coś nam wywija. Zatem, żeby móc wrócić na Bespin, potrzebny mu do tego odpowiedni powód, a tym powodem miał być to, że Luke będzie chciał polecieć poszukać swojego miecza świetlnego, a Lando miałby mu w tym pomóc, gdyż jak wiadomo, dobrze zna planetę. Młody Skywalker się na to zgodził i panowie jeszcze do kompletu z Leją udali się w podróż. Gdy dotarli na miejsce, cała trójka się rozdzieliła. Lando poinstruował Luke'a oraz znaleźnego Arturu, dokąd mają się udać, a on i księżniczka poszli załatwiać swoje sprawy. Luke i Artur szli we wskazanym kierunku, po drodze jeszcze wpadając na miejsce pojedynku z Vaderem, ale koniec końców dotarli do celu, czyli ogromnego usłonowiska. Tam próbowali dogadać się z miejscowymi, żeby zapytać, czy aby nie widzieli miecza, lecz bezskutecznie. Skywalker uznał, że w takim razie spróbuje znaleźć broń za pomocą mocy i wtedy doznał wizji, w której zobaczył Vadera, Obi-Wana, Palpatina i Jodę oraz pewną kobietę w kapturze, znajdującą się na jakiejś nieznanej planecie. Trzymała ona w ręce miecz Anakina i powiedziała do Luke'a, że podąża za swoim przeznaczeniem. Oprócz tego na końcu wizji zobaczył również Rey, która woła go o pomoc, ale o tym później. Co do pozostałych członków drużyny, to dowiadujemy się, dlaczego Lando tak bardzo zależał na tym, żeby tu wrócić. Mianowicie chciał ratować swojego przyjaciela robota, co faktycznie mu się udało, przy okazji robiąc sporo zamieszania i ścigając sobie na głowę szturmowców. Na szczęście chwilę później zjawił się Skywalker i odepchnął ich za pomocą mocy. Nie miał jednak przy sobie miecza. Przestał go szukać, ponieważ dzięki wizji uświadomił sobie, że dla Jedi nie miecz jest najważniejszy, lecz moc, bo to z niej korzysta, aby zaprowadzić pokój w galaktyce. A miecz to tylko narzędzie, więc równie dobrze może korzystać z innego. Zatem pozostało już tylko uratować Leję i się stąd zabierać. A co się z nią stało? Chciała zrozumieć, jak działa zamrażanie w karbonicie i jak to wyłączyć, ale pechowo dorwali ją szturmowcy i zgodnie z nakazem od dowódcy ją również zamrozili. Od ironia losu. Na szczęście odmrożenie było bardzo proste. Wystarczyło przekręcić tarczy i wcisnąć guzik, co za pomocą mocy uczynił Luke, tym samym uwalniając Leję oraz kilku mieszkańców. Chwilę później pokonali szturmowców bez większego problemu, wsiedli do transportera i uciekli. Ale bez Skywalkera. Ten znalazł swojego X-Winga i odleciał w innym kierunku. Chciał znaleźć tą kobietę z wizji, żeby z nią porozmawiać. Opisał Artu planetę, którą widział, a droid miał według tego opisu znaleźć ją w bazie danych. Udało mu się tego dokonać i tym oto sposobem Luke i Artu trafili na planetę o nazwie Seraria. Znaleźli tą kobietę, lecz gdy Luke zaczął do niej mówić o co chodzi, ta się wystraszyła i zaczęła uciekać. Odbył się wtedy pościg na motorówkach, niestety nieudany, bo Luke i Artu wpadli do morza. Gdy już z niego wyszli, poszli za kobietą do jakiejś jaskini, a tam młody Skywalker wpadł w pułapkę, konkretnie kratkę, do której wywała się woda. Próbował ją zatrzymać za pomocą mocy, lecz bezskutecznie. Wtedy kobieta zapytała go o to, czego od niej chce. Ten ponownie powiedział, że zobaczył ją w wizji, a ta z wściekłości przyspieszyła wywanie wody do kratki. Później zdjęła kaptur i przedstawiła się pod imieniem Vella. Mentix, proszę cię, wstaw na ekran imię tej kobiety, bo jako że nie mówię, to pewnie większość widzów nie zrozumiała, jak ona ma na imię. Zaczął rozmawiać z Luke'em na temat Jedi. Wiedząc, że oboje mają zupełnie inny obraz tego, kim rycerze są, postanowiła pokazać mu swój punkt widzenia. Opowiedziała wtedy o rozkazie 66 oraz o Inkwizytorach, o czym jak widać Luke nie miał pojęcia i przez to, według niej, zbyt idealizował kroczenie ścieżką mocy. A gdy później wspomniała o Vaderze, wyczuła, że młody Skywalker na sam dźwięk tego imienia się przeraził. Zajrzała wtedy w głąb niego i gdy dowiedziała się, kim jest, ponownie przyspieszyła wyrwanie wody do kratki i koniec końców była ona cała pełna, przez co Luke miał się udusić i umrzeć. Próbował się uwolnić, ale bezskutecznie. Na szczęście z pomocą przybył Artu, obezwładnił Vellę i uratował Luke'a. Jakiś czas później kobieta się obudziła i choć myślała, że syn Vadera na pewno ją zabije, zwłaszcza, że ona chciała zrobić z nim to samo, ten wcale nie zamierzał tego robić. Chciał z nią po prostu dalej porozmawiać. Rozwiązał ją i przedstawił się i to właśnie wtedy, kiedy powiedział, że nazywa się Luke Skywalker, Vella przypomniała sobie o jeszcze jednym Skywalkerze. Konkretnie właśnie Anakinie Skywalkerze. I właśnie wtedy Luke po raz pierwszy usłyszał prawdziwe imię swojego ojca. Przede wszystkim jednak interesowała go sprawa miecza świetlnego, ale kobieta nadal nie ustępowała w próbach odwiedzenia go od tego pomysłu.
Opowiedziałem o tym, jak została padawanką, jak przeżyła skaz 66 i jak potem musiała uciekać przed inkwizytorami, a nawet i samym Vaderem. To wszystko, co ją spotkało, sprawiło, że postanowiła odciąć się od mocy, bo skoro zgłębianie tej mistycznej siły przysporzyło jej tyle cierpienia, to po co to wszystko? Jednakże jej starania i tak na nic się zdały. Luke czuł w głębi serca, że woli jednak podążyć ścieżką mocy i przynajmniej spróbować ocalić galaktykę. Wtedy Vera wreszcie zdradziła Luke'owi lokalizację miejsca, gdzie znajdzie miecz. Była to stara świątynia Jedi z okresu Wielkiej Republiki, znajdująca się na planecie Tempest. Luke i Artur udali się tam natychmiastowo i gdy tylko przekroczyli próg świątyni, znaleźli leżący na jakimś postumencie miecz świetlny, konkretnie jak już powiedziałem wcześniej, był to miecz należący do jednego ze strażników świątyni. A w momencie, gdy Luke chwycił go w swoje ręce, na miejscu zjawił się we własnej osobie Wielki Inkwizytor. Po przegranym pojedynku z Kananem w serialu Rebelianci i próbie odejścia z tego świata ze strachu przed Vaderem, jego dusza została przez Mrocznego Lorda uwięziona w tej świątyni, by pozbywać się zawijających się tutaj ocalałych Jedi. Szybko zaatakował młodego Skywalkera, a ten aktywował nową broń i stanęli do walki. W jej trakcie, pomimo w miarę równych szans, dawny Inkwizytor naśmiał się z chłopaka, że jest słaby i nie umie walczyć. Koniec końców powalił Luke'a na ziemię i już miał się go pozbyć, ale Skywalker zrobił dokładnie to samo, tylko że za pomocą mocy, a potem przeciął go mieczem. Fakt faktem, że skoro był duchem, to chwilę później powrócił, jednak Luke'a już wtedy w świątyni nie było. Za to znajdował się tam Vader, żeby zobaczyć, co się stało. Wielki Inkwizytor tłumaczył, że Luke był bardzo silny i dlatego przegrał. Co do Luke'a natomiast, to udał się z powrotem do floty Rebelii i tam pokazał towarzyszom swoją nową broń, czym ewidentnie zagrzał ich do walki z Imperium. I na koniec jeszcze mała ciekawostka co do miecza Anakina. Chociaż Luke finalnie odpuścił sobie szukanie go, to niedługo później znalazł go jeden ze złomiarzy pośród strety śmieci. Niestety nie dowiadujemy się, co się z nim stało i jak dokładnie trafił w ręce Maskanaty, a szkoda, bo myślę, że jest to pomysł na ciekawą opowieść. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej historii, czy wam się podobała, czy nie. Po prostu standardowo, jak zwykle, komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.